Cześć, z tej strony Kuba ze studia Sillasia Music. Witam po dłuższej przerwie związanej z wakacjami, z urlopem. Wracam z kolejnym odcinkiem poradnika na temat pracy w Keywaysie. Ostatnio mówiliśmy o metronomie, ustawieniach o ścieżki tempo track, ustawieniach ścieżki signature track i ustawieniach samego metronomu. Zostawię link do poprzedniego odcinka teraz w prawym górnym rogu, a dziś, zgodnie z obietnicą, zajmiemy się pracą z siatką w oknie projektowym, czyli z funkcją grid. Całe okno projektowe Szybkie przypomnienie, tak na początek, składa się z kilku elementów. Najbardziej rzucający się w oczy to jest ten duży obszar roboczy i lista ścieżek z lewej strony tego obszaru, które dodaliśmy i na których coś nagraliśmy. Na tych ścieżkach z kolei w formie poziomych prostokątów pojawiają się pliki, które nagraliśmy. Czy to pliki audio, czy MIDI i tak dalej, które w Keywayzie nazywane są eventami. I przez. Całe mm, okno projektowe biegną pionowe linie, które dzielą nam całe to okno projektowe na mniejsze odcinki, i to jest właśnie siatka w tym oknie projektowym. Górna krawędź okna projektowego jeszcze pozwala nam dostosować, w jakich jednostkach dzielimy sobie to okno projektowe. Czy to będą, tak jak teraz mam ustawione, takty, czy po kliknięciu prawym klawiszem myszy w tej górnej krawędzi, sekundy, kod czasowy, sample lub FPS, czyli yy, klatki na sekundę. Ta ostatnia opcja jest przydatna, zwłaszcza wtedy, kiedy pracujemy dodatkowo z plikami wideo. Zostajemy przy taktach, które są najbardziej przydatne, jeśli chodzi o pracę z muzyką. I po co w ogóle korzystać z przyciągania do tych linii siatki? W momencie, kiedy już coś nagraliśmy, może się okazać, że potrzebujemy pliki audio lub MIDI w jakiś sposób ciąć, przenosić, przesuwać, kopiować na inne ścieżki, i bardzo trudno byłoby to robić ręcznie taki sposób, żeby te pliki były cały czas ze sobą zsynchronizowane w czasie. I tutaj właśnie bardzo przydatna jest siatka. Przejdźmy zatem do ustawień tej siatki. Znajdziemy je w górnym pasku narzędzi w programie. Tutaj, mniej więcej w tym miejscu, lub te ustawienia mogą się pojawić tak naprawdę w innym położeniu na całym pasku, bo pewnie jak pamiętacie z pierwszego odcinka, klikając to koło zębatę możemy sobie dowolnie ten pasek skonfigurować, tak żeby widzieć na nim te funkcje, które są nam potrzebne do pracy. Jeśli rozwiniemy menu siatki, pojawią się nam różne przyciągania tej siatki, które po kolei za chwilę omówię. Dodatkowo jeszcze kawałek dalej, możemy sobie określić rodzaj tej siatki. Czy to będzie przyciąganie do taktów, do miar taktów, do ustawień kwantyzacji, czy bardzo przydatna funkcja Adapt to Zoom. To znaczy, że w momencie, kiedy zmniejszamy powiększenie lub pomniejszenie na, na ekranie, Zmienia się też rodzaj przyciągania tej siatki. To też za chwilę wszystko zobaczycie na przykładach. Na początek widzimy w górnej krawędzi okna projektowego cyfry 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. To są właśnie kolejne numery taktów. I rozdzielczość czy gęstość tych linii siatki w oknie projektowym zmienia się też wraz z ustawieniem powiększenia widoków w oknie projektowym w płaszczyźnie poziomej. Jeśli nacisnę klawisz G. Zmniejszam widok i w tym momencie widzę mniej taktów naraz. Tak? Jeśli powiększę, widzę albo całe takty. Jeśli powiększę jeszcze bardziej, widzę miary taktów. Jeszcze bardziej. W każdej mierze taktów widzę w tym momencie linię z gęstością szesnastek, wartości rytmicznych i tak dalej. Teraz na konkretnych przykładach pokażę Wam, jak ta siatka może nam bardzo ułatwić życie. Funkcję przyciągania do siatki włączamy poprzez klawisz J na klawiaturze lub klikając symbol ten tutaj z lewej strony menu ustawień siatki, myszą. Ja wolę skrót klawiaturowy, to jest dużo szybsze. W tym momencie e, posłuchajmy sobie kawałek tego nagrania. Ścieżka metronomu zaczyna się wcześniej niż e, cały bit, który Nagraliśmy chyba w trzecim odcinku, z tego co pamiętam. Chciałbym, żeby ten bit i metronom zaczynały się równocześnie. Na chwilę wyłączę funkcję siatki, przyciąganie do siatki i spróbuję przesunąć to ręcznie, bez powiększania widoku. I jeśli to zrobię ręcznie, to albo trafię tak, żeby to wszystko było równo, albo nie. Posłuchajmy. Nie udało się. Dobra, Ctrl Z, wracamy. I teraz włączę przyciąganie do siatki klawiszem J. Ona ustawiona jest tak, że przyciąga nam do linii siatki. To po pierwsze. Druga opcja przyciąga nam do pełnych taktów. Tutaj mamy jeszcze ustawienia bit, czyli miara taktu, use quantize, czyli wartość rytmiczna, którą sobie ustawimy w panelu kwantyzacji i adapt to zoom. Bardzo ciekawa funkcja, o której powiem za moment. W tym momencie hmm, spróbuję tą ścieżkę przesunąć jeszcze raz ręcznie. Ale ponieważ mamy włączone przyciąganie do siatki, wszystko powinno być idealnie równo. Posłuchajmy. I właśnie do tego przydatna jest siatka do synchronizacji plików ze sobą, bez potrzeby ustawiania tego wszystkiego ręcznie i na ucho. To jest pierwsza, pierwszy przykład wykorzystania tej siatki. I teraz, w tym momencie przesuwałem cały plik o całe takty, ale co gdybym chciał przesuwać cały plik o Mniejsze wartości, powiększę sobie widok tak, żeby było widać ćwierć nuty, czyli miary taktów. Przechodzę do ustawień siatki i przyciąganie do bit, czyli właśnie do miary taktów. W tym momencie początek tego pliku. Mogę przesuwać o pojedyncze ćwierć nuty. Na razie nie będę omawiał tej funkcji, czyli use quantize, bo o samej kwantyzacji sobie zrobimy oddzielny odcinek żeby ją dokładnie omówić, kolejna funkcja, która się pojawiła chyba w wersji 10 lub 10 i później, pamiętam już teraz. Adapt to Zoom. Co to znaczy? Pomniejsze widok. W tym momencie mogę przesuwać yy, cały plik o całe takty. To jest największa jednostka, jaką można ustawić, najdłuższa. Ale jeśli powiększę w bardzo dużym stopniu ten plik, to pojawiają się między. Liniami ćwierćnót, tutaj na osi czasu, jeszcze dodatkowe mniejsze linie. Wrócimy na początek całego projektu, to będzie teraz lepiej widać. Adapt to Zoom to funkcja, która pozwala nam automatycznie dopasować rozdzielczość przyciągania na siatce do konkretnego widoku, jaki mamy ustawiony w danym momencie w oknie projektowym. Czyli jeśli jest, jest bardzo duże powiększenie, mamy bardzo dużą dokładność przyciągania do kolejnych linii siatki. Jeśli zmniejsze to przybliżenie przyciągam o konkretne miary taktów lub jeszcze mniejszy widok o całe takty. Czyli nie muszę za każdym razem ustawiać dokładności tego przyciągania, tylko ono się dostosowuje do powiększenia. Bardzo przydatna funkcja, dostępna chyba od dziesiątki albo w wersji 10,5. Dobrze, idziemy dalej. Czyli mamy przyciąganie do siatki, do taktów lub do miar taktów lub do jeszcze mniejszych wartości, jeśli użyjemy opcji adaptu zoom. Wróćmy na chwilę do. Ustawienia bar. Kolejna funkcja tutaj w menu ustawień siatki to jest grid relative. Do czego to w ogóle służy? Spróbujemy tą siatkę na chwilkę... Widok, przepraszam, na chwilę spróbujemy powiększyć. Wyłączyć przyciąganie do siatki. I zrobimy coś takiego. Spróbuję przyciąć ten pierwszy plik audio w miejscu kompletnie... Yy, niesynchronizowanym z siatką, czyli zupełnie nie w tajmie, nie w rytmie, i tak dalej. Voilà, tą część sobie usuwam na moment. Często może się zdarzyć w sesjach nagraniowych, które albo dostaniecie od kogoś, albo sami zrealizujecie, że nagranie nie zacznie się idealnie z, równo z linią taktu, czy miary taktu, i tak dalej, tylko właśnie będzie wyglądać tak jak teraz. I jeśli chcemy przesunąć ten plik. O, na przykład cały pełny takt, to mamy dwa wyjścia: albo go przyciąć idealnie równo z tym taktem, albo zostawić tak jak jest i skorzystać z drugiej funkcji przyciągania do siatki, grid relative, czyli relatywnie do siatki. Co to oznacza, że cały plik będzie się przesuwał w taki sposób, że początek tego pliku zawsze będzie w tym samym miejscu względem początku taktów. Zobaczmy jak to zadziała. Przesunę o jeden cały takt do przodu. Plik jest cały czas synchronizowany z, metro, z tempem, czy z naszym metronomem. Jego początek zawsze będzie w tym samym miejscu. Gdybym chciał to zrobić ręcznie, bardzo ciężko będzie mi to dopasować. I ta właśnie funkcja Grid Relative jest bardzo przydatna wtedy, kiedy plik zaczyna się w nieokreślonym bliżej miejscu względem tempa metronomu i tak dalej. Wycofamy sobie wszystko na moment. Kolejna funkcja. Events. Ta funkcja pozwala nam przyciągać w momencie, kiedy przesuwamy jakieś eventy na osi czasu, jeden event do drugiego, na przykład do początku lub do końca drugiego. Na chwilkę sobie jeszcze tylko to wycofam. Załóżmy, że chcę wyciąć końcówkę tych wszystkich eventów i usunąć. I prosty przykład. Chcę, żeby ten event dopasować do końca tego, który jest poniżej, tutaj. Nit prostszego. Wyciągam, e, wybieram przyciąganie do eventów. Gotowe. W taki sam sposób będzie to działać. Jeśli na chwilę wyłączę przyciąganie do siatki, przytnę sobie ten plik MIDI. Tutaj też w też bliżej nieokreślonym miejscu. Proszę, usuwam końcówkę. A, muszę włączyć przyciąganie, przepraszam. I przesunąć cały plik. Proszę, on się sam łączy z końcem pliku MIDI. To też jest bardzo przydatne wtedy, kiedy chcemy dokładnie za sobą te pliki poukładać. Na razie wszystko wycofajmy. Dobrze. Szafu, kolejna bardzo przydatna funkcja. Żeby ją Wam pokazać, na chwilkę sobie wszystko ustawimy z powrotem tak, jak było. W tym momencie, jako przykład, wykorzystamy sobie ścieżkę klawiszy, czyli ki, tutaj, którą nagraliśmy. Posłuchajmy jej przez chwilę. kilka prostych akordów nagranych. Załóżmy, że chcę te akordy zamienić kolejnością. Żeby to zrobić, najpierw muszę je pociąć na mniejsze kawałki. Przy okazji, do cięcia eventów bardzo przydatny jest prosty skrót klawiaturowy. Jeśli z paska narzędzi mam wybrany, wybrany, wybrany kursor, czyli narzędzie do wybierania obiektów, z tym narzędziem mogę wykorzystać klawisz Alt i Ciąć te eventy tak jak sobie tylko chcę. I pociąłem je na cały takt. Tak? W tym momencie załóżmy, że chcę zamienić kolejnością pierwszy i drugi ze sobą. Tak? Żeby to jeszcze lepiej zobrazować, spróbujemy sobie pokolorować. Pierwszy sobie pokolorujemy na czerwono. Załóżmy, że ten będzie. Żółty. I jeśli to zrobię ręcznie, bez wykorzystywania żadnych dodatkowych pomocy w Kybiezie, będzie to wyglądać tak: muszę przenieść ten tu, ten przesunąć tu, ten wstawić tu. Tak? Czyli muszę wykonać 3 albo 4 ruchy. Wrócimy z powrotem. Jest na to troszkę łatwiejszy sposób. Wybieram z funkcji przyciągania siatki opcję szafu. Przeciągam żółty na początek w ten sposób. Gotowe. To jest bardzo pomocna opcja właśnie wtedy, kiedy chcemy zamienić miejscami jakieś mniejsze części plików Audio MIDI czy czegokolwiek innego, tak? Mm, idziemy dalej. Kursor. Kursorem w oknie projektowym jest długa pionowa linia którą widać tutaj, która przesuwa się w czasie odtwarzania, tak? W niektórych programach nazywana playhead po angielsku. I w tym momencie, gdziekolwiek go nie ustawię i w opcji przyciągania siatki będzie wybrana właśnie ta funkcja, czyli kursor, wszystkie eventy, które będą przyciągane do tego kursora, czyli dokładnie w to miejsce, które zaznaczyłem e, tym kursorem, tak? I to jest niezależne od ustawień Wartości rytmicznych, od powiększenia i tak dalej. Po prostu przyciągam do kursora. Gotowe. I idźmy dalej do menu, ustawienie siatki. Te wszystkie funkcje później, może poza szafą, można ze sobą łączyć w takiej postaci. Grid plus kursor, czyli to jest połączenie przyciągania do siatki i do kursora. Events plus kursor, czyli przyciąganie do początków lub końców eventów i do kursora. I ostatnia możliwość grid, events, plus kursor. Punkty przyciągania do siatki, jak widzicie, bardzo pomagają w podstawowych zadaniach edycyjnych, jak cięcie, kopiowanie, przeklejanie, czy przesuwanie eventów w oknie projektowym. Ale świetnie sprawdzą się też wtedy, kiedy produkujemy muzykę z, z wykorzystaniem sampli lubów i tego typu elementów, czy pętli MIDI, bo pozwalają nam synchronizować je w czasie w bardzo precyzyjny sposób, bez e, żmudnej Ręcznej roboty. Wszystko to bardzo przyspiesza pracę. To na razie tyle w dzisiejszym odcinku. Za tydzień zajmiemy się nagrywaniem audio. Wrócimy na chwilę do nagrywania ścieżek audio, ale tym razem będziemy nagrywać razem z wykorzystaniem efektów. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Możecie też nas znaleźć na Facebooku i od niedawna na Instagramie. Szukajcie Silesia Music Zabrze. I zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.silezjamusic.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się zdrowo w tych trudnych czasach. Cześć!